Siema, z tej strony Amnimardon i dzisiaj pokażę wam kilka ciekawostek z Watch Dogs 2. Zaczniemy od tego, że znajdziemy tutaj siedzibę Ubisoftu, która w rzeczywistości także znajduje się w San Francisco i wygląda bardzo podobnie. Z tyłu zobaczymy także reklamę filmu o asasynach. W tym miejscu znajdziemy zwłoki oraz dwóch krasnoludków i podobnych takich miejsc jest kilka na mapie. W naszej bazie na automacie jest napisane Far Cry 3 Blood Dragon. W grze znajdziemy łódkę z kotami i coś podobnego, z tym, że z prawdziwymi kotami można było znaleźć w Assassin's Creed Unity. Tutaj znajdziemy miecz wbity w skałę i jest to prawdopodobnie nawiązanie do Excaliburu. Z tego pomieszczenia możemy usłyszeć dźwięki niedźwiedzia. Man, I don't know who you are and I ain't trying to find out. W sklepach, podobnie jak w pierwszej części, znajdziemy wiele gier Ubisoftu. W tym miejscu na mapie znajduje się samochód nawiązujący do parku jurajskiego i wygląda on bardzo podobnie do tego z filmu oraz gdy zatrąbimy, usłyszymy ryk dinozaura. A to już wszystko w tym odcinku, do usłyszenia w kolejnym, cześć!